mam już nałożony krem Sukin na dzień oraz moją esencję z Miszy, tego Wam nie będę pokazywała. I zabieramy się za nakładanie podkładu. Podkładem, który dzisiaj wyląduje na mojej twarzy, będzie podkład Infallible 24 godziny z firmy L'Oreal. I jeżeli oglądaliście mój poprzedni filmik, to dobrze wiecie, że dokupiłam sobie drugi w jaśniejszym odcieniu. Musiałam dokupić coś jaśniejszego, ponieważ ten niestety, ale na mojej buzi wyglądał masakrycznie pomarańczowo, więc żeby zniwelować ten właśnie brzydki, taki pomarańczowy odcień, musiałam kupić coś o wiele, wiele jaśniejszego. Ale w tym filmiku właśnie więcej mówię, więc żeby tutaj czasu nie zabierać, od razu nakładam oba na twarz, miksując je wcześniej na mojej dłoni, żeby otrzymać taki kolor, jaki właśnie chcę. Może wydawać się trochę jasna, ale wierzcie mi, w realnym życiu te kolory naprawdę dobrze są ze sobą wymieszane, dobrane. Tutaj aparat może trochę przekłamywać. Te kolorki zaraz ulegną niewielkiej zmianie. Na moje mega sińce pod oczami będę nakładała korektor z firmy Bourjois Radiance Reveal i to jest korektor nawilżający 24 godziny nawilżenia. Rozprowadzam go pod moimi oczami. Wszystkie kosmetyki wypiszę Wam na dole. Pełne nazwy, jak i ich ceny, jak i odcienie, których używam, żebyście tam po prostu mogli sobie zajrzeć. Bo czasami nazwa produktu może być niewyraźnie wypowiedziana i nie dosłyszycie tego, jak kosmetyk się nazywa później. Pytacie się mnie w komentarzach, co, jak, gdzie, kiedy. Więc myślę, że jak wszystko będziecie mieli na dole wypisane, wszyscy będziemy zadowoleni. Bardzo delikatny w rozprowadzaniu, ma dosyć dobre krycie, ale nie powiedziałabym, że to jest takie 100% krycie, jak daje mi na przykład właśnie korektor z Collection. Niemniej jednak mogę sobie nałożyć drugą warstwę i będzie ok. Podkład jest, korektor jest, czas teraz na puder. I tutaj znowu nowość, praktycznie wszystkie rzeczy, których dzisiaj będę używała, to jest to, co widzieliście w moim ostatnim haulu. Tutaj sobie go okruszę i zespalam wszystko na buzi. Nie mam jakiegoś takiego szczególnego zdania na temat tego kosmetyku. Jest on po prostu normalny, powiem Wam. Nie ma w nim nic szczególnego. Taki zwykły, drogeryjny, fajny puder. No i oczywiście na moje szczęście mamy dzisiaj zachmurzone niebo, ale z przelotnymi prześwitami słońca, dlatego tutaj tradycyjnie, jak już robię tego typu filmiki, nagrywam, będzie trochę jaśniejszych momentów, jak i ciemniejszych. Teraz baza, tradycyjnie ta z Urban Decay. Szybko sobie nałożę na ruchomą część powieki, jak i na łuk brwiowy po obu stronach. Zrobione. No i teraz gwóźdź programu, ta-da-da-dam. Paleta I Love Makeup Salted Caramel. Nie wiem, których cię nie użyję. I do tej pory, tak słuchajcie, do tej pory czekałam, aż będę mogła jej użyć. Robiłam sobie małe swatche, ale nie miałam ich jeszcze na powiekach. Jeszcze raz Wam pokażę, jak ona przepięknie wygląda. I tutaj mam także folikę z nazwami, których użyjemy. Na pewno użyjemy Heavenly, czyli tego tutaj kolorku. Na pewno użyjemy jakichś brązów. Na razie Heavenly będzie takim kolorem przejściowym, to będzie taki kolor bazujący, który nałożę na całą powiekę i dzięki temu inne kolory będą bardziej nasycone, będą bardziej podbite, lepiej po prostu będą prezentowały się na powiece. Dobra, zaczynamy i do tego używam pędzelka Real Techniques Base Shadow Brush, czyli nawet dobrze dobrany. Nie miałam tego w założeniu, po prostu wzięłam ten pędzelek jako pierwszy. Wow! Mat idzie jako pierwszy na moją powiekę i bardzo ładnie pokrywa ją przepięknym, takim delikatnym odcieniem. Myślę, że to byłby bardzo dobry kolor na taki codzienny makijaż, do wykonania codziennego makijażu, ale że ja tą paletę chcę przetestować dogłębnie, to będzie to kolor
bazując. Następnym cieniem, który wybieram, to jest cień Perfect, ten taki tutaj ładny, matowy, delikatny brąz i jego będę nakładała w załamaniu powieki, wyciągając go trochę powyżej, bo jak widzicie, ja mam dosyć opadającą powiekę i żeby ten kolor było widać na powiece, muszę go jednak wyciągnąć wyżej, żeby zaznaczyć jego obecność na skórze. Więc zaczynam. Nie wygląda teraz to dobrze, ale zaraz wszystko rozetrę i jest bardzo, ale to bardzo napigmentowane. Pędzelkiem, którego użyłam, to był pędzelek 781 marki Delium Tools. A teraz szyściusieńko rozetrę sobie moją Sigmą, już wysłużoną, którą będę musiała zamienić niedługo, SS224. I kolorek znowu wyciągam pod łuk brwiowy, żeby był widoczny, jak patrzę prosto przed siebie. Weźmiemy ten kolorek i to jest kolor Caramel i jego nałożę na ruchomą część powieki. To jest coś z drobinkami. Ciekawe, czy nie będzie się osypywało. Wow! Czy wy widzicie tą pigmentację? Nic się jak na razie tutaj nie osypuje. Co prawda ja go nie wcieram, tylko wklepuję i patrzcie, ile nabrało mi się za pierwszym razem na pędzelek i wystarczyło na praktycznie pokrycie całej powieki. Mega, mega wydajny. Ten kolorek będzie ładnie się prezentował, to jest nazwa Spoon i mam do tego celu tutaj przygotowany pędzelek znowu z Delium Tools 777. Dosłownie odrobinę tego kolorku nałożę sobie na dolną powiekę i to jest taki złoty, miedziany gdzieś kolor, bardzo ładny. Znowu tutaj jest cień z drobinkami, ale się nie osypuje, to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Pod łukiem brwiowym nałożę sobie ten oto kolorek jasny, matowy, taki fajny, bananowy odcień i to jest kolorek Delicious. Tutaj mam pędzelek bez numerka, to jest stary jak świat pędzelek kuleczka i zaznaczę sobie delikatnie łuk brwiowy. Na sam koniec wszystko jeszcze raz sobie rozblenduję, żeby kolory ładnie przez siebie przeszły. Ja wam wiele razy mówiłam, że ja nie jestem żadnym make-up guru, ja jestem bardziej osobą, która to robi dla siebie i nie robię żadnych tutoriali, bo ja nie mam takiej smykałki, ja po prostu malować się profesjonalnie nie potrafię. Robię to, myślę, że dosyć dobrze jak na moje możliwości, a że były prośby o to, żebym taki filmik nagrała właśnie z tą paletą i powiedziała na jej temat kilka słów, no to wedle waszego życzenia coś takiego powstaje, więc miejcie wzgląd na to, że ja nie uważam się za żadną make-up guru. Także tak, paleta jak najbardziej na plus, na tak. A ja mam do dokończenia kilka jeszcze tutaj akcentów na twarzy i to będzie koniec tego filmiku. Aha, nie powiedziałam, tutaj używam. Kredkę z firmy Rimmel, kredkę do brwi w odcieniu 001 Dark Brown. Tak, Dark Brown. Czemu robię najpierw takie kropki dwie, a później kreski? To jest dla mnie wytyczna, że ja tej mojej kreski nie mogę podciągnąć wyżej, bo w momencie, kiedy będę się uśmiechała, ona zginie. Ta poduszeczka, która tutaj jest nad moją ruchomą powieką, ona po prostu ją zakryje i nie będzie jej widać. I to wygląda tak, jak ona po prostu w połowie by się ucinała. Dlatego ta kropka mówi mi, że ja nie mogę wyjść wyżej, no bo po prostu dla opadającej powieki to nie jest korzystny wygląd. Okej. Okay. Mam też dni, kiedy ta kreska nie wychodzi idealna, tak jak dzisiaj. I coś tutaj mi się jeszcze rozmazało. Ale wiecie co? Mam to gdzieś. Trudno. Tak będzie.
Tak będę chodziła przez cały dzień. Teraz jeszcze trochę tuszu na rzęsy i trochę, myślę, bronzera. Nie będę używała rozświetlacza, bo oczy mam wystarczająco świecące się. Fajne kolorki mam, więc nie chcę tutaj być jak bombka. No i to chyba będzie na tyle. Aha, i pomadka. Tylko nie wiem, jaką jeszcze wybiorę. Wiecie co? Chyba się z tą maskarą nie polubimy. Ona za bardzo skleja mi rzęsy. Ja nie lubię takiego efektu. Wiem, że on teraz wraca ponownie do mody, ale mnie po prostu to nie pasuje i... No nie wiem, dam jej jeszcze kilka dni. Zobaczymy, czy jak podeschnie, coś się zmieni. No ale na razie szału nie ma. Tyłka nie urywa. Musiałam sobie wziąć inny grzewyk, żeby je rozczesać, żeby w jakimś stanie takim znośnym dla mnie wyglądały, ale ogólnie no nie. Nie za bardzo mi się podoba ten efekt. Bronzer, czyli tradycyjnie Hoola, moja miniatureczka. I na usta pomadeczka z NYXa w odcieniu 2,5. Pasuje? Może powinnam zmienić. Może coś bardziej kremowego, w sensie beżowego, jak tego. Dobra, na razie będzie taki. Reasumując, póki bateria jeszcze mi nie siadła, bo już mi miga, muszę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra paleta. Te cienie, które dzisiaj użyłam do wykonania mojego makijażu, są naprawdę niesamowitej jakości. Te z drobinkami, które mam na środku powieki, absolutnie się nie osypuje, więc możecie być bezpieczne, że nie będzie tutaj nic Wam się osadzało pod okiem. Jestem naprawdę nią zachwycona. Cena niecałe 7 funtów za 15 cieni matowych, jak i właśnie z drobinkami. No myślę, że tutaj źle tych pieniędzy nie można wydać, nie można ulokować. I jestem ciekawa, czy Wy w ogóle miałyście jakieś inne palety z tej serii, bo... Z tej firmy, bo ja wiem, że jeszcze jest na rynku dostępnych 2 bądź 3 inne. Dajcie mi koniecznie znać. Z mojej strony dzisiaj to wszystko. Widzę, że słońce to już zachodzi za chmurami. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Nie zapomnijcie subskrybować po więcej. I widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa, pa.